dopada, aby zatrzymać się w biegu naszego ziemskiego życia i przez chwilę chociażby popatrzeć nie w górę, ale w dół, w ziemię, by pochylić się nad tymi, którzy poprzedzili nas do wiecznej ojczyzny, by przywołać w pamięci ich życie, ich osoby, sylwetkę i to dobro, które pozostawili po sobie jako testament miłości. Przechodzimy do tego miasta zmarłych, aby w ciszy i w zadumie ofiarować swoją modlitwę, aby ofiarować dobre uczynki, a szczególnie Eucharystię, którą sprawujemy właśnie tutaj, w tym miejscu. Raz w roku stajemy w tym miejscu, aby złożyć najświętszą ofiarę Chrystusa, poprzez którą dokonało się nasze odkupienie. To dzisiaj, patrząc w tę niezliczoną rzeszę świętych w niebie, w tę uroczystość wszystkich świętych, kiedy Kościół chce nas zachęcić do świętości, nie sposób nie myśleć o tych, którzy się oczyszczają, którzy są w drodze do świętości. Tam, po tamtej drugiej stronie życia, oczyszczają się z własnych słabości. Zechciejmy więc, kochani, mimo tego, że jest troszkę zimno, to tym bardziej gorącymi sercami objąć wszystkich tych, którzy tutaj być może proszą Ciebie i mnie o modlitwę, którzy dzisiaj pewno patrzą z góry na nas, z domu Ojca naszego w niebie, patrzą na Twoje